W dzisiejszych czasach, kiedy klikamy link lub oglądamy wideo, rzadko zastanawiamy się, jak dane docierają do nas z drugiego końca świata. Większość globalnego internetu przepływa przez kable podmorskie, ukryte głęboko na dnie oceanów. Już w XIX wieku położono pierwsze telegraficzne kable podmorskie, które zmieniły sposób komunikacji między kontynentami. Dzisiaj setki kabli o łącznej długości przekraczającej milion kilometrów tworzą kręgosłup cyfrowej ery. Wyposażone w wielowarstwowe zabezpieczenia, aby wytrzymać ekstremalne warunki głębin. Jednak pomimo zaawansowanej technologii, nadal są podatne na uszkodzenia przez kotwice statków czy nawet ataki rekina. Przyszłość kabli podmorskich to nie tylko rozwój i utrzymanie istniejącej infrastruktury. Nowe projekty, jak te prowadzone przez Google czy Facebook, mają na celu zwiększenie przepustowości i zmniejszenie opóźnień. Inwestuje się również w nowe technologie, takie jak kable wspierające sieci 5G, które mogą rewolucjonizować sposób, w jaki łączymy się z internetem. W miarę jak nasz świat staje się coraz bardziej cyfrowy, rola i znaczenie kabli podmorskich będzie tylko rosła.